Cześć, z tej strony numizmatyk trzeciej RP. Dzisiejszy filmik będzie na temat nowej monety, która za niedługo trafi do sprzedaży. Mowa tutaj o monecie wybitej z okazji 160. rocznicy śmierci Romualda Trauguta. Moneta ta nie należy do żadnej serii. Nominał tej monety to 200 zł. Wykonana ona jest w całości ze złota o próbie 900. Średnica tej monety to 27 mm, waga 15,5 g. Wykonana będzie stemplem lustrzanym o rancie gładkim. Przewidywany nakład to 1200 sztuk. Data emisji to 23.07.2024 roku. Cena emisyjna 5000 zł. Jeszcze chciałbym tutaj nadmienić, że w tym dniu wyjdzie jeszcze jedna moneta, również z tej samej okazji, ale będzie ona wykonana w całości ze srebra. Jeżeli chodzi o rewers, z lewej strony portret Romualda Trauguta. Z prawej strony wzdłuż brzegu od dołu ku górze półkolem napis 160. rocznica śmierci Romualda Trauguta. Jeżeli chodzi o awers, centralnie wizerunek orła ustalony dla Godła Rzeczpospolitej Polskiej. Pod orłem po prawej stronie znak Menicy. W otoku półkolem napis od lewej strony ku górze Rzeczpospolita Polska 2024. U dołu 200 zł. Dajcie proszę znać, czy będziecie kupować tę monetę. Ja osobiście tej monety nie będę kupował. Ze względów finansowych złotych monet nie zbieram, tylko srebrne. Jeżeli chodzi o wygląd, moneta bardzo pospolita. Jak na 200 zł powinna być dużo bardziej przedstawiać przynajmniej coś innego, coś wyjątkowego, coś rzuca w oczy. To jest taka dość taka pospolita ta moneta. Nic specjalnego. Przypominam jeszcze raz, data emisji 23.07.2024 roku. Cena emisyjna 5000 zł i jest to moneta o tym nominale już 76. Poprzednia moneta, która została wybita w 2023 roku, kosztowała 4600, czyli 400 zł mniej. Z tej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.